skończyła? No ja ukończyła, ja ukończyła uniwersytet trzeciego wieku. Ale jak tam taki kłopotów uczyli, nic nie mogłam zrozumieć, no to i ukończyła. Dobrze, a jaką pracę pani interesuje? Oj, mnie się tu u was podoba, tu cudnie. Ja bym chętnie z wami popracowała. U nas trzeba znać języki obce, kochana. Oj, pani, ja władam taką łaciną, jak ja wiąchę puszczę, stanie dzieciaki tego kątek tego mają. Ale tu trzeba obsługiwać komputer. O nie, co to, to nie, bo mówią, że tam do internata trzeba wchodzić. Panie, do internata to ja autobusem dojeżdżał, ale przez komputera nijak nie idzie. Proszę panią, ale tu trzeba umiejętnie kierować ludźmi w pracy. Oj, panie, jak ja pokierowała dzieciakami, dzisiaj taką karierę robią, syn za granicą jest hydraulikiem, od klientów nie może się ugonić. Moja córka też chyba jest hydraulikiem i też się nie może od klientów ugonić. Ja widziała, jak ona pracowała w takim lokalu. O, tam była taka rura i ona tę rurę oglądała. O, tam, o, góra. I dookoła, tak, o, raz, dwa, trzy. To była grupa kabaretowa, a teraz zapraszam państwa na ciąg dalszy wrażeń artystycznych, wciąż jeszcze. Bardzo gorąco proszę o to, aby opuścili państwo salę kinową, ale nie tradycyjnie tak jak państwo weszli, ale tak jak kolega Piotr już otwiera boczne wyjście, bowiem tam za moment dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury, pan Adam Karaś, wspólnie z wykładowcą warsztatów fotograficznych, panem Wacławem Bieleckim, oprowadzą państwa po wystawie podsumowującej semestr fotograficzny. A zatem zapraszamy w oknach galerii.